Cześć, witajcie na kole naukowym Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Jestem Stanisław Sobczyk, a ze mną, jak zwykle w serii Oskarowej, jest Maciek. Cześć wszystkim. A także gościnnie Filip Mańka. Cześć wam. Dzisiaj taki odcinek nietypowy, bo nie gadamy o żadnej konkretnej kategorii, tylko omówimy sobie ogólnie galę, która już za nami. Y Nagrody zgarnęły w większości w zasadzie dwa filmy, Wszystko wszędzie na raz i na zachodzie bez zmian, o czym pewnie też sobie porozmawiamy szerzej, ale najpierw bym chciał was zapytać, jak wrażenia ogólnie po gali? Dobrze, Filip, Maciek, zaczą... może zacząć. <laughs> ja, ja mam zacząć? No. E, ogólne wrażenia, na pewno jest lepiej niż rok temu, e, zarówno mówię to pod względem samej gali, która była w miarę przyjemna, nie była jakaś rewelacyjna, e, nie był to poziom na przykład... E, Gali za rok 2019, czyli tej, która działa się w 2020. Mam na myśli ten rok, w którym wygrało Parasite, kiedy było mhm. nominowane też pewnego razu w Hollywood. Wtedy te emocje były bardzo duże, bo było trochę nowatorskich filmów. Były filmy starych mistrzów, które były naprawdę dobre, typu mhm. właśnie Martin Scorsese i tak dalej. No ale jednak ta gala jest przyjemna, jest fajna, bo ma mamy. Wygrał film, który lubię, to też jakby pomaga. Myślę, że jak ktoś nie lubi, wszystko wszędzie naraz, to ta gala była dla niego okropna. Na Zachodzie bez zmian jest raczej przeciętnym filmem. Myślę, że technicznie zasługuje na te Oscary, ale nikt chyba, mało kto tak naprawdę, wydaje mi się, żywi jakieś głębsze emocje do tego filmu. Ale sama gala była o tyle przyjemna, że mam wrażenie, że z początku. No, Poszły te dwa Oscary aktorskie za role drugoplanowe do Wszystko Wszędzie Naraz. Zresztą ten początek był dość dynamiczny, bo od razu mieliśmy animację, gdzie ja już byłem szczęśliwy, że dostał to Pinokio i cieszyłem się, że widzę znowu Del Toro na scenie, bo on jest fantastycznym w ogóle pasjonatą kina. Mm -hmm. Fantastycznie powiedział wszystko to, co ja uważam o animacji, o tym, że animacja powinna się przebijać do masowej świadomości, że to nie jest wcale osobna kategoria filmu, że to animacja nie jest gatunkiem, tylko właśnie... Medium. właśnie tak, ale to jeszcze o tym porozmawiamy. Podobało mi się to, że po chwili właśnie z, po, poza tym, że na przemian jeszcze były piosenki czy jakieś wypowiedzi y, y, prowadzącego, który swoją drogą no, wciąż nie jest zabawny, tak, Jimmy Kimmel, wciąż, wciąż mam bardzo dużo ale do prowadzącego i o tym może jeszcze porozmawiamy. Y, ale ale no tak, kręciła się ta gala i nagle co chwila na zachodzie bez zmian dostawało Oscara. Już miałem takie, że Boże, czy ten film idzie po Oscara? Ale to takie wrażenie miałem, dlatego, że też na, z początku ta gala trochę wolniej się kręciła, bo po drodze jeszcze mieliśmy jakieś filmy krótkometrażowe, na przykład nagrody, za to mieliśmy mieliśmy piosenki, wykonania piosenek i tak dalej. I to trochę spowolniło, i przez to miałem wrażenie, że to na zachodzie bez zmian niesamowicie dominuje. No ale kiedy już skończyło dominować, kiedy już został wręczony Oscar za film międzynarodowy, to wszystko wszędzie naraz odebrało mnóstwo tych Oscarów, co chwila triumfowało, ale też mam wrażenie, że gala pod koniec była też szybsza i te nagrody wręczano szybciej, nie było już tych przerywników w postaci piosenek. Też mam wrażenie, że wszyscy chcieli już to skończyć, bo, bo, bo gala um, trwała już dość długo. Jimmy Kimmel żartował, że, że będzie trwać godzinę dłużej, i prawie rzeczywiście tak było, ale, ale jednak nie. No ale jestem szczęśliwy przede wszystkim, dlatego że te przemowy były niezwykle wzruszające, niezwykle szczere. Mam wrażenie, że wygrał film zrobiony przez pasjonatów, ale to tak trochę się rozgadałem, ale to oddaję Wam głos. No to jeśli chodzi o mnie, to ja miałem przed tymi Oscarami jedno marzenie: To, żeby te Oscary zaskoczyły. Bo już przed tym samym galą to zapowiadało się na najdudniejsze na rozdanie od wielu lat, jak dla mnie, ponieważ rzeczywiście Everything, Everywhere, kosiło wszystko po drodze, jeśli chodzi o nagrody gildi czy jakieś inne nagrody, i tak naprawdę już myślę, że parę tygodni przedznaliśmy werdykty w tych najważniejszych nagrodach. No, i niestety tak się stało, to, że ta gala w ogóle nie zaskoczyła i mhm. stety, niestety wygrało Everything Everywhere, to wciąż jest dużo, dużo, dużo lepszy wybór niż szkoda. E natomiast e chciałem, żeby ta gala mnie mimo wszystko w jakimś stopniu zaskoczyła, bo uważam, że też film, e najlepszy film, kategoria w tym roku, e miał wiele ciekawych tytułów, e które się. Na pewno wybijały, miały wiele wybitnych elementów i ostatecznie wyszły bez statuetki. Myślę, że to jest coś, co mnie najbardziej boli po tej gali, że z jednej strony ten um, swap, jak to się mówi, Everything, Everywhere, można odczytywać w pozytywnych kontekstach, jako rzeczywiście pewnego rodzaju zmiana akademii, pójście naprzód, bo jeszcze parę lat temu nikt by się nie spodziewał, że akademia będzie potrafiła nagrodzić taki film, który jest. Dosłownie filmem science fiction, filmem akcji, bardzo tutaj eklektycznym dziełem. Natomiast, no, te Oscary, dla wszędzie na raz oraz na Zachodzie bez zmian, zabrały spotlight wielu wybitnym filmom. Mm -hmm. i, I trochę szkoda, bo to był naprawdę, powiedziałbym, fajny rok. Pod kątem różnorodności tych filmów, i to myślę, że główna kategoria dobrze pokazuje. I, i szkoda, że takie filmy jak Tar, czy, czy Nowy McDonald'a zostały trochę w tyle. Natomiast uważam, że ta gala na pewno yy, wyszła na plus pod kątem samej organizacji, bo uważam, że ona była naprawdę dobrze jakby. Dobrze rozłożona, że miała dobre tempo i jasne, jakby No Kimmel musiał opowiadać te żarty, które były nieśmieszne, ale uważam, że w tym roku było chyba tego mniej niż zawsze. E, pamiętam jeszcze przed pandemią, kiedy były edycje, gdzie robili na siłę jakieś tutaj skecze, e, jakieś pranki, prawda? Zamawianie pizzy do, do Dolby Theater, czy jakiś prank, pokaz filmu oddalonego, jakieś tam parę kilometrów, no już nie chcę wnikać w szczegóły. W każdym razie to mocno rozwadniało Gale. W tym roku tego. Czegoś takiego nie było, i, i to wyszło na plus. Ja też, mimo wszystko, jestem zwolnikiem, żeby był jeden host, żeby on to jakoś spinał w sztywne ramy. Może Kimmel nie jest idealnym hostem, ale wolę to niż brak hosta, jak to miało miejsce w poprzednich latach. I na plus też bym powiedział, że taka oprawa audiowizualna w tym roku była bardzo fajna. Na to zwróciliśmy zresztą z Staszkiem uwagę podczas naszej transmisji na żywo, że w tym roku ta oprawa wizualna to jak te filmy były prezentowane, w poszczególnych kategoriach totuo za prezenterami to było bardzo takie spójne, estetyczne i, i, i po prostu ładne, więc myślę, że to też jest taki e, miły dodatek. Więc moje wrażenia z tej gali go, gorzko słodkie e, nie obyło się bez kontrowersji, do czego przejdę myślę później. Ale zabrakło mi takiego powiedziałbym zwycięstwa dla mnie personalnego, że rzeczywiście mm -hmm. coś by mnie mega ucieszyło. Ja tutaj raczej się zgodzę z Maćkiem, że mnie tak y, najbardziej ucieszyło zwycięstwo Pinokio i ten pocieszony Guillermo del Toro na, na scenie, co było mega urocze i y, y, ja zawsze mam słabość do twórców, którzy są prawdziwymi pasjonatami i, i tą miłość potrafią pokazywać nie tylko w filmie, ale i poza nim, wypowiadając się z pasją i z taką miłością o kinie i mówiąc bardzo mądre rzeczy. Ale zabrakło mi czegoś jeszcze więcej. Takiego dla mnie personalnego zwycięstwa, bo w poprzednich latach rzeczywiście gdzieś tam moi faworyci po drodze zgarniali statuetki rok temu Duna, dwa lata temu. E, myślę, że to było Nomadland, trzy lata temu też Parasite zaskoczyło, więc tego mi zabrakło w tym roku. To ja się muszę z wami zgodzić. To znaczy, to była dla mnie taka gala, która była, no miała dużo problemów. Na pewno porozmawiamy tutaj o dokumencie, to wiadomo. Ona była dziwna do oglądania. Często był, uważam, dość wysoki poziom przemów, to znaczy ci ludzie, którzy odbierali nagrody, naprawdę było strasznie dużo takich uroczych. Nawet zdarzały się sytuacje, gdzie ja no nie cieszyłem się z samego werdyktu, ale patrząc po prostu na radość tutaj wygranego, ciężko było się nie cieszyć. Było dużo takich ładnych momentów bardzo, czy to przemówienie Kihukwana, czy oczywiście ten Del Toro bo to też dla mnie było absolutnie coś cudownego, że on znowu wkracza na scenę, mm -hmm. znowu może odebrać i znowu może też tak trochę kontynuować tą swoją kampanię związaną z animacją, którą on yy, rozpowszechnia od czasu premiery Pinokia, bo on o tym mówił bez przerwy. No zresztą to, że w samym filmie pojawiają się pierwsze animatorzy w napisach, ale to była gala, która miała bardzo mało zaskoczeń. Mam wrażenie, że kiedy już, bo tak, ja też bardzo lubię wszystko wszędzie naraz, mhm. ale mam wrażenie, że aż tyle radości nie przyniosła mi jego wygrana, bo to nie było żadne zaskoczenie. To znaczy, wszyscy wiedzieli, że on wygra. Jasne były superbęte, jak wystąpienia Danielsów czy aktorów przy odbieraniu statuetek, ale to nie było to. I na przykład mam wrażenie, że dużo więcej emocji im przyniosło, nie wiem, właśnie wygrana Kształtu Wody, wygrana Parasite, czyli też fantastycznych filmów, które jakby. Nie dość, że wygrały tą statuetkę, i nie dość, że to mnie bardzo po prostu ucieszyło, to jeszcze to było tak bardzo zaskoczenia. Że chodzi mi o to, że Wszystko Wszędzie Teraz też jest takim filmem innym niż wszystkie inne, niż wszystkie pozostałe, ale od początku było wiadomo, że to on ma największe szanse, więc ciężko było się tak samo tym ekscytować. Zgadzam się bardzo z tym, że zabrakło zaskoczeń. Wydaje mi się, że w ogóle w ostatnich latach. Trochę nam brakuje na Oskarach zaskoczeń i tak jest lepiej niż rok temu, bo rok temu wydaje mi się prawie wszyscy poza jakimś krótkim dokumentem, wszyscy którzy dostali nagrodę to byli ci, którzy byli pierwsi na tam w kursach macherskich. W tym roku mamy to w znacznej większości kategorii i zabrakło mi jednak takiego, chciałbym takie spore zaskoczenie w jednej z tych ważnych kategorii. Może na przykład, żeby wszyscy wiemy, że technicznie na no, zachodzie bez zmiany jest świetne, ale może warto by nagrodzić Batmana w niektórych z tych kategorii. <laughs> Albo Elvisa. Albo, albo Topgana. Topgana. No on dostał za dźwięk przynajmniej, więc zawsze coś. To jest najpiękniejsza ale... nagroda za dźwięk. Najpiękniejsza nagroda za dźwięk w historii kina. Chyba, chyba twórcy nawet powiedzieli, jak odbierali statuetkę. Albo to Kimel, nie pamiętam, że uratowali kina, dostali tylko statuetkę za dźwięk. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale to jest w mnie też troszeczkę prawda. Wielkie zwycięstwo Topgana. Naprawdę. Mhm. Bo nie, nie miał szans w innych kategoriach, więc cieszę to się, tak. że, że ta jedna. To prawda. Ale ogólnie mam wrażenie, że problem jest w tym, że wszystkie kategorie podzielono między te dwa filmy. I też był taki moment, że ja się zacząłem zastanawiać, czy to na Zachodzie bez zmian przypadkiem nie wygra głównej kategorii. I mówię tak samo, był Wszystko wszędzie na raz ma świetny scenariusz, ma świetną serię, ale no McDonald's jest też nowy, jest fantastyczny, mhm. mamy świetne TAR. No, choćby już to, że Wszystko wszędzie na raz zebrało trzy czwarte nominacji aktorskich i z tych <laughs> bardziej twórczych powiedzmy zebrało w zasadzie wszystkie poza no, tym, tej, której nie mogło, czyli scenariuszem adaptowanym. Mhm. No ale też MacDonald miał już, miał już swój triumf na e, Oscarach, więc trochę nie dziwi, że, że Akademia się od niego odwróciła. Nie uważam, że to jest słuszne, bo to jest dalej bardzo ciekawe kino, które na wielu poziomach się broni bardzo dobrze. E, no ale, ale ja nie do końca się z wami zgadzam. W sensie tak, to była gala bez zaskoczeń, ale nie wiem, czy to należy rozpatrywać za wadę. Ja myślę, że trzeba się powoli przyzwyczajać, że te gale będą coraz bardziej przewidywalne, że, że to wcale nie są jakieś igrzyska sportowe, żeby tutaj, żeby tutaj jakieś zmagania obserwować. Tutaj raczej po prostu mm, trzeba pamiętać, że to są nagrody od producentów dla producentów, od twórców filmowych, dla innych twórców, i mam wrażenie, że to coraz bardziej są nagrody. Które grono akademików wręcza dla samych siebie, dla, dla tych twórców, dla tych osób, i nie chodzi tutaj o zaskoczenia, nie chodzi o to, o, o, być może nawet nie chodzi o jakość artystyczną, y, tylko bardziej właśnie jakiś taki konkurs popularności: być może też jakiś konkurs pod względem tego, jak technicznie te filmy wypadły i też, których twórców warto promować, którzy dostając Oscara mają pozwolenie na tworzenie kolejnych produkcji dostają wiele, wiele telefonów i tak dalej, no ja tak to rozpatruję i, te, i tych zaskoczeń ja wiem, że to wpływa na dramaturgię wydarzenia i tak dalej ale i tak mi się podobało, że w tym roku to co Filip powiedziałeś, ta gala była na tyle zbita, że na przykład dwie osoby zapowiadające jakąś kategorię czy dając Oscara wręczały od razu za dwie naraz kategorię Oscara, na przykład za Rolę męską drugoplanową i kobiecą drugoplanową. I to wprowadzało więcej dynamiki, robiło się to bardziej żwawe i tak dalej. I bardzo dobrze, bo ta, bo ta gala powinna polegać tylko właśnie na dawaniu nagród osob osobom, które na to zasłużyły, według akademików, według osób tworzących filmy, a nie na jakimś, właśnie, jak to powiedzieli, zamawianiu pizzy czy udawaniu, że to jest święto całego kina. Nie, to jest święto amerykańskich producentów, amerykańskich twórców filmowych, tak bym to. Ja chciałbym jeszcze dodać, że to może nie jest tyle nagroda za, za sam film, co za całą otoczkę wokół niego, za całą promocję i to, jak e, producenci i specy od PR-u zbudują historię wokół tego filmu. Bo zwróćcie mm -hmm. uwagę na to, że za większością z tych filmów kryje się jakaś historia i za Everything Everywhere kryje się też naprawdę piękna historia. I ja uważam, że to jest dla mnie dużo powiedziałbym ciekawsze i takie dużo bardziej refleksyjne może niż sam film pod wieloma kątami, bo mnie to bardziej e, tak fascynuje, że tak mała grupa osób wzięła się za tak, jakby nie patrzeć, ambitną produkcję i udało im się to, że e, twórcy montowali ten film w adobe, że była naprawdę mała grupa speców, którzy e, robili efekty specjalne, łącznie z samymi reżyserami, to, że montażyści na bieżąco uczyli się jakichś różnych rzeczy, jak coś zrobić, żeby to w tym filmie grało z tutorialów na YouTube. Co so dla mnie, jako dla osoby, która tworzy jakieś materiały w sieci jest niesamowicie inspirujące i byłbym dużo bardziej tak na mnie wpływa niż sam film, który oczywiście lubię, ale gdzieś tam mam z nim jakieś problemy i zwróć uwagę, że rzeczywiście z większością z tych filmów które były w tym roku nominowane, no jest jakaś historia. No, chociażby Top Gun, i myślę, że ta zbudowana narracja wokół tego filmu, że tak, ten film uratował kino, co jest dla mnie no, prawdą i wystarczy spojrzeć na liczby i cały kontekst, też się przekłada na popularność tego filmu. Elvis, myślę, że też również tutaj można zbudować jakąś, powiedziałbym, narrację i historię i tak dalej, i tak dalej. I to ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w tym roku, ale także w poprzednich latach. I myślę, Koda też popłynęła na tym, że pierwszy film z um, głuchą obsadą tutaj zdobył Oscara. E, Parasite też kryje się za tym piękna historia. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że to mm -hmm. też jest historia, gdzie e, kino azjatyckie przebiło się do, do, do mainstreamu. I rzeczywiście wydaje mi się, że ja jestem daleki od stwierdzeń, że jakieś zwycięstwo filmu może coś zmienić w branży. Natomiast Parasite, jakby nie patrzeć, on trochę ruszył to wszystko jak dla mnie, e, więc ja raczej, trzeba patrzeć na Oscary tak też pod kątem meta, no takim szerszym spektrum, mm -hmm. że to nie jest jedynie nagroda za sam film, jasne to też ma znaczenie, ale też to jak twórcy zbudują wokół tego filmu jakąś historię, jakąś narrację tak. i, i everything, everywhere no jakby nie patrzeć, no ma piękną historię wokół no tak. siebie i, i ja tutaj tak jak Mówiłem przed chwilą, mam problemy z tym filmem, tak uważam, że specy od PR-u i marketingu po prostu spisali się na, na dziesiątkę. Jeśli chodzi o promocję tego filmu od pierwszego festiwalu, bodajże SXSW, tam ten film premierował, po, po, po ten cały run w kinach jakieś kolejne nagrody festiwale. Cudowna robota i myślę, że to też dla nich jest ta nagroda. Mhm. no To była w ogóle ceremonia dla underdogów, w sensie dla osób, które przez lata były niedoceniane, nie, 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 nie miały możliwości grania w filmach. Przemowa Brendana Frasera: jakkolwiek można nie lubić filmu Wieloryb, ja na przykład nie lubię. Rola uważam była bardzo dobra, ale po prostu wychodzi Brendan Fraser i mówi, że na początku jego kariery wszystko toczyło się bardzo szybko i nie doceniał tego, dopóki to się nie zatrzymało. I w zasadzie to w jaki sposób jeszcze on to wypowiadał. No, to były ciarki, absolutnie. Uważam, mhm. że masę szczerości mieli, miały te osoby, które się wypowiadały, które dostawały Oscara za role aktorskie. Naprawdę. Cieszę się, że możemy zapomnieć o sytuacjach typu jakieś podniosłe przemowy Willa Smitha albo, nie wiem, René Zellweger za Judy parę lat temu. Ktoś w ogóle pamięta, że mhm. Judy dostała Oscara za rolę pierwszoplanową kobiecą, mhm. gdzie, gdzie te przemowy były jakieś skliwe, nieciekawe itd. Tutaj wychodzą aktorzy, którzy się cieszą, że po latach dostali szansę, że ta nagroda dla nich coś znaczy. Że oni się cieszą, że mogą się pokazać tylu osobom. I wow! I też Jamie Lee Curtis. Jakkolwiek to nie była rola, moim zdaniem, godna Oscara, tak jej przemowa była tak cudowna, tak urocza, tak piękna, tak tak jakby um, antyegoistyczna, antysnobistyczna, gdzie ona zwróciła uwagę na wszystkie osoby stojące za, za filmami, gdzie ona powiedziała, że wszyscy wygraliśmy Oscara. no Mam wrażenie, że, że to było super, że, że w, ogóle, w ogóle takie wielkie zwycięstwo tej obsady tego filmu, gdzie. Czuć, że oni się po prostu dobrze dogadują jako ludzie, że, że czuć, że to jest zgrana ekipa, to nie są jakieś sztucznie dobrane osoby, aby zrealizować jakiś produkt hollywoodzki. Nie, to są pasjonaci mimo wszystko i ludzie, którzy dostali szansę od losu i ją wykorzystali. Akademia, można, się, można jakby mówić, że cała ta otoczka, to co Akademia zrobiła z tym filmem, jak bardzo go wypromowała. Być może ten film nie potrzebował aż takiego rozgłosu, aż takich laurów, bo sam w sobie skultowy i mam, mam wrażenie, że po latach, jak ktoś wróci do, do tej gali i będzie analizować, co dostało Oscary, to i ktoś na przykład lubi ten film, to będzie bardzo zadowolony z przebiegu tej gali, nie będzie mu przeszkadzać, że nie było zaskoczeń, tak? <taki> tak mi się mhm. wydaje. To znaczy, trochę się z tą zgadzam, bo w tym kontekście to tak, ale jakby był taki okres w pewnym momencie Oscarów że mam wrażenie, że akademia bardziej się starała nagrodzić więcej filmów za różne rzeczy to znaczy odchodziło się od tego nagradzania jednego filmu za absolutnie wszystko czegoś co na no wiadomo kiedyś miało miejsce Władca Pierścieni i te sprawy a teraz widzę powoli się do tego wraca w tym roku i to jest dla mnie jakby taka dziwna rzecz i mam nadzieję że w przyszłym roku jednak tak nie będzie mhm. a teraz zapytałbym was może o jakieś największe rozczarowania coś co was zawiodło rzeczywiście co was uderzyło. To może ja zacznę. Myślę, że to jest segment do tego, jak myśli Staszek. Myślę, że eee. absolutnie. Dobra, no to ja zacznę od dla mnie największej porażki Akademii od paru lat. I uważam, że to jest wygrana Nawalnego w kategorii najlepszy dokument. Jakby mówiąc szczerze, filmowo to nie jest zły dokument, ale to jest politycznie fatalna decyzja. Uważam, że Akademia skompromitowała się na, na całej linii. I myślę, że w Hollywood za dużo się o tym nie mówi, natomiast gdy spojrzy się na, powiedziałbym, taki, taką sferę internetu w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w Ukrainie, to od Oscarów bardzo tam... Jest pożoga wręcz. I myślę, że akademie bardzo tutaj, ukraińscy dziennikarze, zwłaszcza czy jacyś inni ludzie kultury, mocno zjechali i, i bardzo dobrze, ponieważ Nawalne to jest politycznie bardzo zła decyzja. Ja wiem, że jakby stwierdzenie politycznie zła decyzja może być źle odbierane, natomiast, no, takie są fakty, niestety, ponieważ yy, odchodząc już od takiego aspektu, powiedziałbym, filmowego, nagradzanie filmu o. Powiedziałbym mm, otwartym, wręcz e, etnonacjonaliście, oraz osobie, która e, przez lata jakby promowała rasistowskie i ksenofobiczne treści. Do tego ma niejasną, jakby taką sytuację oraz pogląd na sprawę Krymu. To nie mówiąc już o wojnie, i za którą się kryje wiele jakby takich niejasnych rzeczy, na przykład to, że dlaczego Nawalny tak naprawdę żyje i ma kontakt z pr -owcami. To też budzi wiele pytań, czy, czy to nie jest jakiś plan B Kremla. I swoją drogą e, widziałem bardzo dobrego tweeta, którego umieściłem w moim artykule na imersji, który myślę, że tutaj mogę tak lekko podpromować, który mu zostały są dwa zdjęcia. Zdjęcie z wojny w Ukrainie oraz zdjęcie z Oscarów, kiedy przemawia e, żona Nawalnego. I jest ono podpisane, że pierwsze zdjęcie przedstawia walkę o wolność, a drugie walkę o, o władzę i myślę, że to bardzo dobrze podsumowuje tę e, sytuację z Nawalnym e, paskudna decyzja oraz jeszcze paskudniejsza jak dla mnie e, przemowa e, żony Nawalnego która mówiła o Obronie demokracji, kiedy w tym samym czasie e, kąpie się w błysku fleszy i, i kamer i bawi się tak naprawdę na największej kulturalnej, jakby można powiedzieć, wydarzeniu na świecie. A, a w tym czasie tak naprawdę jedyną nacją, która walczy o wolność jest Ukraina. Więc no, no to była bardzo, bardzo zła decyzja i przede wszystkim hipokryzja wyłania się akademii Myślę, że to jest jakby dla mnie. Coś, co e, przez lata pozostaje niezmienne w Akademii i, i, i ta decyzja to, to pokazała, to że Akademia to jest banda hipokrytów, odmawiając, wiecie, no, przemówienia załońskie, a w tym czasie promując film o e, rosyjskim etnocjonaliście. Więc tak, rzeczywiście, Nawalny to uważam był jak dla mnie najbardziej paskudny moment Oscarów o, od lat ale już odchodząc od tego dokumentu i całej sytuacji, bo nie chcę się w to bardzo zagłębiać, myślę, że wiele rzeczy tak mnie trochę tak ukuło. Na przykład ja uważam, że oczywiście Jamie Lee Curtis nie zasługiwała na tą nagrodę i dużo lepsza była Carrie Condon z Duchów Insharing, która miała fantastyczną rolę i ta postać też była dużo ciekawsza, dużo lepiej zagrana, miała znacznie większy wpływ na, na, na samą dramaturgię oraz przebieg tematyczny filmu. Także nagroda za muzykę dla All Quiet in the Western Front także jest, uważam, nieporozumieniem i dosyć ambiwalentnie odbierany przeze mnie Babylon tutaj zdecydowanie zasługiwał na, na tę statuetkę. Więc myślę, że gdzieś ta połowa statuety, która poszła do zarówno All Quiet in the Western Front, jak i Wszystko Wszędzie Naraz, można powiedzieć, że jest źle przeze mnie jakoś tak odbierana, że czuję się lekko rozczarowany, bo Uważam, że w miejscu, kiedy ten film dostał daną statuetkę, to była dobra przestrzeń, żeby nagrodzić innego twórcę, który uważam, że na tym polu znacznie się lepiej spisał. Eee, myślę też, że nagroda za scenariusz dla Everything Everywhere nie powinna trafić do... Tego filmu, tylko do czegoś innego, na przykład jak dla mnie Dotar, który uważam, że ma naprawdę świetny scenariusz i przede wszystkim ten film narracyjnie robi coś innego niż Hollywood nas, nas przyzwyczaiło, bo każdy inny film postawiłby z góry tezę, a ten film mimo wszystko narracyjnie stara się obrać trochę inną perspektywę na całość, czy, czy nawet duchy insharing, które miały także bardzo prostą historię, ale powiedziałbym. Bardzo ciekawie prowadzoną, też gdzieś tam w tle wpisane wątki polityczne, e, pełną też jakieś tam symboliki, e, oraz także no, fantastycznej reżyserii Magdona, więc to też uważam, że tutaj można było nagrodzić parę innych filmów. E, ale tak, no poza Nawalnym i tym paskudnym wyborem Akademii były dla mnie rozczarowania, ale nie aż takie, powiedziałbym, wielkie, że, żebym czegoś tak mocno żało. No wiadomo, muzyka, e, czy, czy aktorka drugoplanowa trochę bardziej bolą, e, ale no co, co zrobię. Jakby się tego spodziewałem w sumie przed samą Galą. No tak, no ja się trochę zgadzam z Nawalnym, nie, nie zagłębiam się tak bardzo w politykę, ale faktycznie czułem, że coś jest nie tak, że ten film nie pokazuje całości prawdy. Ja wiem, że on jest bardzo dobrze gatunkowo zrealizowany i przez to mógłby nawet służyć jako... No, generalnie pokazuje, że film to jednak kryje jakąś rzeczywistość. No i, no i w tym filmie się to udało. I on jest dość trzymający w napięciu thrillerem, który całkiem wciąga tą tą postacią i tak dalej. No, ale nagradzanie go jednak nie do końca jest słuszne. Właśnie no, ty, ty, ty Filip masz. Rację. Szczególnie, Je... że, przepraszam, że ci przerwę. Mieliśmy naprawdę bardzo dobre dokumenty w tym roku. To był, chciałbym tak. podkreślić, bardzo dobry rok dla dokumentów. Mieliśmy Fire of Love, który też był dla mnie fantastycznie zrealizowany, który stał dla mnie między innymi też formą, czy, e, czy, czy no, zdjęciami. Archiwalnymi, oraz także, że All Beauty and Blood Sheets. Mam nadzieję, że nie przekreciłem tytułu, który także był bardzo ciekawym dokumentem, zwłaszcza pod kątem narracji. No, no ja wszystkich dokumentów z tej stawki niestety nie, 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 nie widziałem, ale, ale obejrzałem Nawalnego i stwierdziłem: okej, okay, już wiem, kto wygra. <laughs> Jakby. <laughs> Jakby wiedziałem od razu. A z drugiej strony, właśnie cieszę się, że powiedziałeś o muzyce, bo to jest moje główne rozczarowanie w takcie Gali, gdzie było mi przykro, bo dla mnie to jest czwarty wstawce film w kolejności, jeśli chodzi o jakość tej muzyki. Na samym końcu cenię Johna Williamsa i zaraz potem, właśnie na Zachodzie bez zmian. Natomiast zarówno Carter Barwell, który jest, no, podkreślę to jeszcze raz, to jest niesamowity kompozytor, niedoceniony, wywodzący się z filmografii Braci Cohen który już debiutując w filmie śmiertelnie proste pokazał, co potrafi, bardzo minimalistyczną muzyką, i do teraz w zasadzie bawi się to, tym soundtrackiem, jego. jego... Soundtracki są niezwykle skomplikowane, niezwykle pełne takiej bajecznej atmosfery, mm, pasują do wielu gatunków, no nie wiem, no ja uwielbiam. Z drugiej strony jeszcze lepsza jest muzyka na przykład nie wiem, Son Lux za Wszystko Wszędzie Naraz, która jest kreatywna, dziwna, niesamowita, wciągająca, dodaje jeszcze dodatkowych emocji do filmu, no i oczywiście Babylon, gdzie uważam, że to jest absolutne arcydzieło i muzyka którą jeszcze na długo będę słuchać, no ale jakby też nie oceniam muzyki za to, czy, czy można ją słuchać tak sobie w wolnym czasie, poza samym filmem, czy nie, no bo na zachodzie bez zmian taką muzyką nie jest i nie jest to nic złego, bo e, muzyka z duchów i też niekoniecznie taka jest, mm, no ale kurczę, mam wrażenie, że na zachodzie bez zmian było dobre, ale nie aż tak dobre, no mówmy się, że, że, hmm. tam, że te trzy filmy były lepsze w tej kategorii. Tak, no ale chyba umie tyle z takich rozczarowań, bo naprawdę każda, każda nagroda dla wszystko wszędzie na raz mnie cieszyła. Nie tylko ze względu na to, że przemowy były wzruszające i ci aktorzy się tak cieszyli i twórcy, ale też przemowy Danielsów były fenomenalne. Pełne takiej właśnie tej kreatywności twórczej, tej takiej bez, bezczelności, gdzie Daniel Szajnet na scenie odbierając nagrodę za reżyserię przyznał się, że. Że, że rodzice akceptowali jego dziwność, to, że przebierał się w damskie ubrania. No, brakuje mi tego typu aury na, na gali Oskarowej. Cieszę się, że Danielsowie tę dziwność tutaj wypełniają całościowo. No tak, i, i nawet ten Oscar za, za montaż dla Wszystko Wszędzie Naraz uważam, że był całkowicie zasłużony i nic innego nie powinno w tej kategorii wygrać. No ale to tak. A, i kostiumy dla Czarnej Pantery. To jest rozczarowujące. O tak, to raz tak. ja zapomniałem w ogóle o tym. Musiałem to wyproszyć przez pamięci. pamięci chyba. Tak. To jest po prostu tragedia. tragedia. <laughs> no umówmy się, w sensie nie, nie są złe te kostiumy, ale tutaj powinien albo Babilon, albo Wszystko Wszędzie Naraz. Nawet Elvis. A, ja, ja uważam, że akurat Black Panther jako franczyza w MCU ma no rzeczywiście takie zaplecze produkcyjne najlepsze, ale no nie oszukujmy się, że ta druga część, no mimo wszystko, była trochę w cieniu pierwszej części, jeśli chodzi o produkcję tego świata o właśnie jakieś tam zaplecze produkcyjne, jeśli chodzi o kostiumy i scenografię, więc na, myślę, że tutaj nagrodzenie tego filmu wiązało się jedynie za, za nazwisko i rzeczywiście lepsze filmy pod tym kątem ucierpiały. Ja się zgadzam z tym, co powiedzieliście. Dodałbym jeszcze do rozczarowań obydwa scenariusze, bo Wszystko Wszędzie ma świetny scenariusz, ale to też nie jest film, który stoi tym głównie. I mając w tej kategorii właśnie te duchy Nisherin, mając fantastyczny tar, też, no to trochę był to zawód. I scenariusz adaptowano, o czym chyba nie mówiliście za dużo. Czyli ta kategoria, która była znacznie gorsza, uważam, poziomem w tym roku, ale dalej nagrodzenie u toking jest sporym zawodem. Już chciał powiedzieć, że nawet bym chyba wolał na zachodzie bez zmian, bo to jest ten film, hmm. który może nie yeah. ma zbitnego scenariusza, ale bardzo ciekawie podchodzi do adaptowania materiału źródłowego, a już na 100% wolałbym po prostu Onion, który jest fantastycznie napisane, bardzo kreatywne i ciekawe. No to może to jest jeszcze kwestia tego, że w tym roku ta kategoria by nie była najlepsza. Zresztą dyskutowaliśmy o tym sporo w odcinku o tym, że na przykład brakuje nam tam wielu filmów, typu The Whale, ale no, nagrodzenie tego Women Talking, które ma dużo problemów, jest dla mnie taką dziwną decyzją. Mm -hmm. I dodałbym też to, co mówiłem na tej transmisji na żywo naszej na Imersji, a propos Jamie Curtis, że to po pierwsze rzeczywiście jest gorsza rola oczywiście niż, yy, niż Cary Kondon, ale to nawet nie jest najlepsza rola drugoplanowa z tego filmu, bo Stefani Sub pokazał nie. jakby dużo nie. więcej. Ale, ale tak. tutaj chyba chodziło o takie ukoronowanie kariery Jamie Lee To no Tak, i, wiadomo. I Wszyscy to czuli w powietrzu, nie? Że I to jest tak. też problem, myślę, że Oscarów, które się zmagają z tym od jakiegoś czasu, że trzeba czasem... Bo W tym roku, tak, w tym roku mamy trzy takie Oscary aktorskie, z czterech wyglądają w trochę ten sposób. No. Nie, zaraz, cztery, wszystkie. W sumie odrobinę. Wiadomo, że niektóre tam były bardziej zasłużone, tak. inne mniej, ale przy wszystkich był ten kontekst, że to jest jakiś uznany aktor albo dobry aktor, który jeszcze nie ma Oscara. Rzeczywiście. Albo tak. przeszedł ciężką drogę, więc... Mhm. Mhm. Ja, ja chciałbym dodać jedynie, że też um, nie lubię bardzo scenariusza Omen Talking, który był dla mnie najgorszym filmem w Best Picture i osobiście mam wrażenie, że ten scenariusz też dla mnie nie działa, bo czułem się jakbym oglądał cały czas pierwszy akt i nigdy ten film nie potrafił narzucić jakiegoś ciekawego rozwiązania dramaturgicznego i cały czas wiązał się na tym prostym wręcz podręcznikowym... Konflikcie, że ten film był oparty na tym banalnym konflikcie i nie wprowadzał niczego ciekawego. Te interakcje między postaciami to było pustelanie wody, ale rzeczywiście mhm. ten scenariusz adaptowany w tym roku pod kątem nominowanych odstawał od oryginalnego, ale mimo wszystko ja bym tutaj dał też living, jako zwycięzca, mhm. tak osobiście. No, ja, ja krótko powiem, że ta kategoria najlepszego scenariusza adaptowanego o tyle mnie ucieszyła, że, że Woman Talking dostało. Nie dlatego, że lubię ten film, ja go nie lubię, ale ucieszyło mnie dlatego, że na Zachodzie bez zmian został tutaj ograbione z tego Oscara, bo chyba było do, tutaj drugim faworytem, niestety. Mhm. I cieszy mnie, że to pokazuje po prostu, że na Zachodzie bez zmian to film, który za parę lat przeminie, który był dobrze zrobiony, ale od strony technicznej tylko i wyłącznie, bo jakby cała reszta czy to temat, czy, czy sposób włożenia tego tematu, treściowo ten film jest naprawdę nieciekawy i nudny i wtórny przede wszystkim i cieszy mnie właśnie, cieszy mnie to tylko dlatego, że na zachodzie bez zmian nie dostało tego Oscara tutaj, a ja tego się obawiałem A z takich waszych najpozytywniejszych, nie mówię, że zaskoczeń bo na tej gali ogólnie było dość mało zaskoczeń ale powiedzmy takie nagrody, które były dla was bardzo satysfakcjonujące, które uważacie były takie najbardziej zasłużone i z się najbardziej cieszyliście po prostu podczas oglądania. Dobra, to <grywia> ja, ja mam zacząć? Dobrze. Ja powiem tak. No mówię już o Pinokio, myślę, że Filip powie podobnie. Gala się zaczyna, mamy animację. No i Pinokio, wspaniały film. Del Toro uwielbiam go oglądać na tej scenie, że on wygląda jakby. Z jednej strony, jakby pochodził trochę z innego świata niż ci wszyscy akademicy. Jest to piękne. Kocham tych właśnie outsiderów, tych artystów, którzy siedzą w piwnicy z, z jakimiś gratami, ty, zawaleni tymi lalkami, bo, bo robią te animacje i tak dalej. Kocham tych pasjonatów. I to jest coś pięknego. I właśnie yy, i właśnie Del Toro wychodzi na tę scenę i mówi, że słuchajcie, animacja nie jest gatunkiem, to jest gotowy film to jest tak samo jak te filmy co są w najlepszej stawce, co z tego, że tam są aktorzy itd. i tak to, dalej i to mnie tak ucieszyło i zobaczyłem go i stwierdziłem że nie mogę się doczekać, kiedy znowu będzie nominowany do Oscara, to też jest o tyle piękne, że Del Toro już nic nie musi jeśli chodzi o nagrody, bo on już został nagrodzony za kształt wody swego czasu za Labirynt Fauna on naprawdę jest już zasłużony dla, dla akademii, a mimo to dalej walczy na przykład o to, żeby animacja się przebiła, żeby, żebyśmy zobaczyli, jak wybitne filmy można robić, że nie tylko dla dzieci można robić filmy, które będą i treściowo bardzo bogate <laughs> i pod względem formy właśnie tak rozbudowane, tak ciekawe i inne jak właśnie ten Pinokio jego, który wcale nie okazał się na przykład, nie wiem, jakąś próbką, próbą zrobienia bartonowskiej animacji. I to, jest, to jest coś fantastycznego. I to jest ten moment, który mnie po pierwsze ucieszył. Potem Kechu Kwan dostał Oscara Też się cieszy. Wszyscy się cieszyli. No mówmy się, nawet chyba ludzie, którzy nie lubią wszystko wszędzie naraz. To jest piękna historia aktora, który wrócił po latach do roli, który pewnie się trochę bał wrócić do tego aktorstwa, ale, ale właśnie wrócił to z, z jaką klasą. I na, na tej scenie popakany, jakby pozdrawia swoją mamę. No, jakby to jest tak pozytywny człowiek i czuć w, w tym momencie było czuć ile on od siebie dodał do tej roli ale też mimo wszystko ile, ile mu się tam udało też zagrać, wykreować na, na tym ekranie bo jednak jako człowiek wydaje się y, tro, trochę inny, no ale wow po prostu coś, jeden z takich bardziej wzruszających momentów gali jeden z ostatnich momentów, w których faktycznie żywo zareagowałem na to co się działo bo ta rola faktycznie budzi bardzo takie pozytywne emocje, jak i sam Oscar dla tej dla tej osoby. Po prostu nie wiem, czy on, wydaje mi się, że on już raczej kariery jakiejś wielkiej nie zrobi, nie, nie, nie będzie więcej razy nominowany, ale tego Oscara będziemy pamiętać, będziemy pamiętać te role. No i być może to przemówienie, które było tak wzruszające i tak piękne, tak samo zresztą jak Brennan Fraser, to jest to naprawdę przepiękne historie, które, które w tym roku udało się Akademii opowiedzieć w sposób bardzo szczery i taki niesztuczny, przez co to było pozytywne zaskoczenie. No i dźwięk. Krótko powiem, dźwięk dla Top Guna, cieszę się bardzo. Top Gun to jest widowisko. Fajnie, że chociaż ten dźwięk dostał. I to tak. To, to jest jakby taka nagroda pocieszenia dla naprawdę wspaniale skrojonego e, Blockbustera. No to ja w większości się zgodzę tutaj z maćkiem. Tak, rzeczywiście Pinokio w moim przypadku również mnie e, tak najbardziej ucieszył, bo no, bardzo lubię ten film. I mimo wszystko to jest podejście do 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 tej, do tej książki od trochę innej strony pokazanie historii Pinokia bardziej też poprzez pryzmat polityczny, no ale no przede wszystkim animacja jest cudowna, poklatkowa i już od pierwszych sekund widać tą pasję i taką powiedziałbym artystyczną wrażliwość del Toro, jak wykreować angażującą animację poklatkową, która poruszy, wzruszy i będzie nawet tą znaną wszystkim historię przekształcała na trochę inny język i to bardzo doceniłem i pokochałem i tym bardziej pokochałem Del Toro, który ucieszony wszedł na scenę i powiedział wiele bardzo mądrych rzeczy i tak naprawdę to było jedyne jedyna rzecz, która mnie tak bardzo ucieszyła jasne te nagrody aktorskie dla Brendana Frasera i tak dalej które były emocjonalne z emocjonalnym pod kątem przemówień, także mnie gdzieś tak dotknęły bo ja bardzo lubię kiedy twórcy czy aktorzy Emocjonalnie podchodzę do tych nagród. Ja nie lubię takiego, powiedziałbym. To jest taka moja personalna refleksja, jak aktorzy odbierają te nagrody. To jest takie robotyczne, że dziękuję, bo. I tak czują, że to jest wiecie. Jedynie taka, że oni już wiedzieli Formalność. na przykład po, po, gildi, po gildiach, w wnętrzach tak, że... różnych. Tak, a mi... Kwan, no, Kwan był faworytem od początku. Wszyscy widzieli, że dostanie Oscara, tak. ale to jak on się ucieszył, no to po prostu rozbraja, tak. on nie wierzył do końca. Tak, tak, i wtedy ja czuję taką, powiedziałbym, więź z tymi e, różnymi aktorami czy, czy twórcami, e, więc to mnie tak też dotknęło, ale poza tym to, to nic, no wiadomo, dźwięk dla Tobgana też, efekty specjalne dla awatara, bo już troszeczkę się bałem, że mimo wszystko Avatar może przegrać bywś... <grym> na, zachodzie e, bez na, na zachodzie bez zmian. Już miałem taką obawę. Całe szczęście, e, zasłużenie wygrało. E, ale tak, tak, nie było takich, powiedziałbym, momentów, które mnie tak bardzo ucieszyły. No poza tym Pinokio, e, rok temu miałem, rok temu miałem, myślę, że w, w każdym z poprzednich lat, kiedyś śledzę z Oscary, był taki moment, który był tak po prostu dla mnie, a w tym roku, poza Pinokiem, trochę mi tego zabrakło e, i może z tym się też wiąże, jakby taka moja główna. E, Negatywna uwaga do tej gali, co jest bardzo subiektywne, ale gdzieś tak to mi z tyłu głowy zostanie, jak za parę lat będę wspominał o, o tej edycji. Ja się zgadzam z tym Pinokiem. To była też taka nagroda. bardzo... Wszyscy wiedzieli, ale wszyscy czekali, aż Deltoro znowu wyjdzie na scenę. Pamiętajmy, jak bardzo cieszył się kilka lat temu, kiedy zgarnął te kilka naprawdę ważnych statuetek i to było super. I też szkoda w sumie, że to było poprowadzone w tak bardzo sposób, że z jednej strony mam tego Deltoro, który Opowiada o tym, że animacja to nie gatunek, z tym filmem, który mógłby być dominowany w wielu kategoriach, no choćby we wspomnianym już przez Filipa scenariuszu adaptowanym, na przykład, mm -hmm. albo i w filmie prawdopodobnie. I wychodzi pierwszy, i ta nagroda jest dana tak jako pierwsza przez Deroka. A potem były takie, mam wrażenie, pozytywne momenty jeszcze. No, te przemowy aktorów, prawie wszystkich, jak nie wszystkich, były takie bardzo pozytywne nie wszystkie były uważam może w pełni zasłużone ale jakby ciężko było też się nie cieszyć, lubiłem też te przemowy Danielsów, ale zabrakło mi właśnie takiej nagrody, mówię jest ludzie, jako ludzie mamy coś takiego że lubimy jak underdozy wygrywają w taki nieoczywisty sposób, więc gdyby wygrał jakiś taki nieoczywisty film w jakiejś kategorii to pewnie bym się cieszył dużo bardziej niż, może też mówię przez to, że wszystko wszędzie na nas okazało się być po prostu jednym z najba jak nie najbardziej nagradzanym filmem w historii na wszelkiego rodzaju nagrodach i nikogo chyba nie zaskoczyły nagrody dla Wszystko Wszędzie Naraz w każdej z tych kategorii, w których dostał, więc no zdążyłem się już przyzwyczaić do tej myśli od czasu premiery, która była dość dawno na tyle, że mnie już to nie szkowało, a jestem absolutnie pewien, że gdyby ktoś mi powiedział wtedy w marcu, jak na to szedłem, że ten film wygra Oscara w jakichś takich wszystkich prawie kategoriach, to byłbym niesamowicie szczęśliwy i zaskoczony. No tak finalnie chciałbym was zapytać... Takie wnioski po tych Oscarach? Jakby, jak oceniacie finalnie gale i też czego oczekujecie na przyszłość po Oscarach? Yy, no, wątpię, żeśmy oczekiwali jakoś bardzo wiele. Chyba się nauczyliśmy, że Oscary się nie uczą tak. za bardzo na błędach zwykle, ale może macie jakieś jednak oczekiwania na ten przyszłoroczny sezon? Mm, no to może ja zacznę, bo ja bardzo. Pozytywnie jest nastawiony do kolejnego sezonu. Uważam, że będzie wiele fantastycznych filmów. Tak, muszę to powiedzieć, bardzo się cieszę, że będzie Duna i mam nadzieję, że, że tutaj będzie oddane. Co było zabrane rok temu, czyli nominacja dla Denisa Willenewa, ale nie tylko, bo ogólnie to będzie też ciekawy rok pod kątem takiego kina mainstreamowego. Mamy Oppenheimera, który zapowiada się też na tym etapie bardzo ciekawie. Będziemy mieli Scorsese, będziemy mieli Finchera, więc rzeczywiście pod kątem reżyserów to będzie bardzo mocny rok. Zobaczymy, co Kan, Wenecja, Toronto zaoferują nam na e, powiedziałbym z takich filmów, które gdzieś tak mogą się wybić z festiwali. E, bo po Sundance, czy e, ten festiwal, który był teraz, czyli SXSW, South by Southwest, e, tak. Tak, tak. To mamy jedynie Bottom MS Eligman, ale raczej wątpię, że ten film będzie jakimś większym Moskwanowym No, Oscarum Past gry. Lives jest chyba jeszcze z takich głośnych dosyć. bo to było najpierw w a potem w Berlinie. A to to racja, tak. Więc y, zobaczymy, co nam tutaj Kan i Wenecja przygotują. Ale bardzo pozytywnie jestem nastawiony. Uważam, że to będzie dużo ciekawszy sezon. E, natomiast takich e, osobistych nadziei, to przede wszystkim mniej hipokryzji takie są, tak. y, będę co roku to powtarzał mniej hipokryzji i chciałbym, żeby rzeczywiście Oscary nie medliły oczu nam wszystkim i żeby y, nie zakładały taki, takie nam klapki na oczy no bo jasne, z jednej strony on, oni chcą promować siebie jako, że patrzcie jaki progres zaliczyliśmy, że poszliśmy krok naprzód, że będzie coraz mniej Oscar baitów ale gdzieś, gdy tak, położymy na bok to Everything Everywhere, które było no filmem bardzo niekonwencjonalnym i nie w gustach akademii, mogłoby się wydawać. No to mamy na Zachodzie bez zmian, które poza tym, że jest naprawdę fantastycznie zrealizowanym filmem pod kątem technicznym, no to to, to jest Oscar Bite, bo historia, e, mimo wszystko, to jest e, jedna z najbardziej e, antywojennych chyba tak można nawet powiedzieć, najbardziej znana antywojenna historia mhm. e, na podstawie książki, także w okresie wojny w Ukrainie, e, także od niemieckich twórców, co też myślę ma taki ważny wątek, biorąc pod uwagę taką politykę Niemiec i bycia pacyfistycznym narodem, więc to też miało taki, powiedziałbym, aspekt um, bag takiego bagrandu za tym filmem. Więc chciałbym, żeby rzeczywiście pokazali, że okej, okay, idziemy krok naprzód i Odchodzimy od tych naszych starych, powiedziałbym, e, upodobań i nagradzamy więcej filmów, którzy, które się wyróżniają. No bo nie ukrywam, że no taka statuetka dla Kate Blanchett, no jakieś statuetki dla Tar czy dla duchów, e, no byłyby, powiedziałbym, bardzo pozytywnym znakiem i ja bym rzeczywiście powiedział że wtedy, że akademia poszła krok naprzód. E, ciężko mi to powiedzieć teraz, pomimo tego swepu Everything, Everywhere, no bo tak jak wcześniej wspomniałem, za tym się kryje też historia i naprawdę fantastycznie zrealizowana y, promocja. Zobaczymy, co, y, co za rok dostaniemy, y, co tutaj PR-owcy ze studiów hollywoodzkich nam y, przygotują. Y, tradycyjnie też czekam na wiele zaskoczeń i to, że Wenecja, kan dostarczą... Bardzo ciekawe tytuły e, od nowych twórców. Gdzieś tak po cichu liczę na to, że być może Jonathan Glazer e, w końcu mm. wypuści swój film, na który czekamy już od paru lat i nadal mamy mało informacji, więc mam nadzieję, że e, nie o, dosyć, tak powiedziałbym, nagle wypuści w ten film Wenecji. E, także no, podsumowując, e, bardzo pozytywnie jestem nastawiony. Mam swoich faworytów już gdzieś tam z tyłu głowy, ale liczę, że coś innego też zaskoczy. To co mówisz, Filip, to ja się z tym trochę zgadzam w tym sensie, że wydaje mi się, że za rok może być większa różnorodność, prawda? Że te Oscary mogą się podzielić między większą liczbę filmów, ale jak będzie, tak naprawdę nie wiadomo, mm, czy, czy, czy znowu będzie jakiś jeden wielki faworyt typu wszystko wszędzie naraz. I taki fenomen kulturowy, bo nie da się ukryć, że te Oscary to, mm -hmm. to był fenomen kulturowy. Wszystko wszędzie naraz oddało przede wszystkim ducha współczesności. Wiele osób się utożsamiło z tym, jak Wygląda patrzenie reżyserów na świat w tym filmie po prostu. I zrozumieli ten film, ponieważ tak wygląda ich codzienność, tak chaotycznie właśnie patrzą na, na swoje życie. I to wydaje się znaczące pod tym względem, że po prostu ludzie ten film rozumieją, to rezonuje z, ma z masową publiką. Natomiast jak będzie za rok tego, nie wiem, być może bardziej artystyczne projekty bardziej takie niszowe, jak właśnie Fincher czy, czy, czy Duna które niekoniecznie są kierowane do wszystkich i nie są tak uniwersalne jeśli chodzi o problematykę być może wtedy wygrają no myślę, że za rok a propos już samej gali to mogą znaleźć jakiegoś charyzmatycznego dobrego prowadzącego, nie wiem gdzie się takich znajduje, ale niestety <śm> Kimmel ma pronoć prowadzić niestety, tak według plotek powiem tak, gdy słyszałem tę przemowę wstępną Jimmy'ego Kimela, to miałem ochotę to wyłączyć w ogóle się... to było coś strasznego zagaduję do tych Osób na gali i nie potrafi totalnie zagadać w taki przyjazny sposób. Wszystko jest jakoś tak, tak jakby był pasywno-agresywny. Do tego Spielberga mówi tak, że, że miałem wrażenie, że Spielberg mówi samą mimiką: dobra, zostaw mnie tam. Po prostu, to było straszne. To było straszne, że mówisz, no nakręciłeś film o swojej matce czy, czy coś takiego. I w ogóle zero szacunku do tych ludzi. Był okropny moment w po... i jak się ta przemowa skończyła, to już reszta gali szła dość sprawnie. Mało było tego Kimela, a same osoby, które zapowiadały, były świetne, tak? The Rock był świetny, nie wiem... John... Jonathan Majors i Michael B. Jordan świetnie zapowiadali. Wszystkie te osoby po drodze naprawdę zrobiły kawał dobrej roboty, czy nawet nowy miś. Hmm. I Elizabeth Banks, tak dobrze mówię? Tak. tak. E, bardzo zabawne. Znaczy, no Powiedzmy, że da dalej w ramach gdzieś tam tej Oscarowej gali to było w miarę zabawne, ale to, że w połowie gdzieś tam Jimmy Kimmel podchodzi do, i tutaj mnie poprawcie, do kobiety, która nawet nie jest aktorką, to jest walczyciel. O... Tak. Oskara za e, no. Nobla za pokój, tak. No, Ale nie tak. wiem, jak się nazywa. I właśnie spoza świata filmu, która walczy o prawa człowieka, a on do niej zadaje jakieś głupie pytanie o Harego Stalza czy coś takiego. Tak. E, a po chwili podchodzi do niej nowy miś, i w ogóle ja sobie myślę, Serio, czyli ludzie mają jakąś granicę i to jest właśnie ta hipokryzja, o której ty Filip mówisz, to mm -hmm. jest totalnie żenujące, totalny brak wyczucia i mniej takich momentów w przyszłych latach, a więcej po prostu oddawania nagrodo, nagród do osób, które tego zasługują i dawania im czasu na piękne przemowy, jak właśnie Kehoi Kwan, Brendan Fraser czy Michelle Yeoh, o której chyba najmniej wspomnieliśmy, I przemowa też była bardzo ładna, fajnie, że była. Opanowana w przeciwieństwie do bardziej opanowana, a jednocześnie też pełna entuzjazmu. To też mi się bardzo podobało. Warto też powiedzieć, że takim małym zwycięzcą, moim zdaniem, tej gali jest Wieloryb, który początkowo y, zawiódł już na etapie nominacji, bo dostał tylko trzy nominacje, a, ale te trzy, z tych trzech nominacji aż dwie zamieniły się w Oscara, bo tutaj zarówno charakteryzacja, jak i Brendan Fraser, więc. Wydaje mi się, że w swojej kategorii jest taki mały zwycięzca i, i wydaje mi się to interesujące. No ale najwięksi przegrani to z pewnością takie e, ciekawe, artystyczne filmy jak Duchy Nisherin, czy Tar, a z blockbusterów no, Top Gun i Avatar, ale chyba głównie Top Gun, bo jednak Avatar to nikt się nie łudził, że, że dostanie coś więcej niż efekty specjalne. Tak? Nie mówiąc o tej dziwnej nominacji za scenografię, której nie potrafiliśmy rozgryźć za bardzo ze Stasiem, także no tak. Tak, tak. A, no jeszcze, ja jeszcze. Tym. A, yy, dodaj. dalej. Taka, taka mała rzecz w ogóle nieważne, ale najmniej szczerym momentem gali, których na tym było mało, to, których w tym roku było mało, to był John Travolta, który zapowiadał In Memoriam. Mam wrażenie, że wypad nieszczególnie przekonujący i te łzy wydały się takie wymuszone. Samo In Memoriam było dość łzawe i ckliwe i podniosłe i niezbyt satysfakcjonujące, jak co roku zresztą. Chciałbym właśnie dodać jeszcze odnośnie In Memoriam, bo to jest rzecz, która też mnie uderzyła. Nie było Charby Dean, czyli powiedziałbym Głównej aktorki niemalże w, w Trójkącie, mm -hmm. która zmarła, niestety w tym roku, w bardzo młodym też tak. wieku. Jakby też mnie to zaskoczyło, no bo kurczę ten film no, dostał trzy ważne nominacje ha, i wygrał Złotą Palmę w Cannes e, i jakby nagle zapomnieli o niej, jakby czegoś tutaj nie rozumiem i tak zastanawiałem się czemu mogli nie dać, czy nie była członkinią Akademii, czy coś w tym stylu, ale no też mnie e, właśnie to zastanawiać. ona chyba była ostatecznie na stronie, bo na stronie była pełna lista ale też no, podczas Oscarów jej nie dać kiedy no, film, w którym grała bardzo ważną rolę e, nie, jakby nie, też jej nie pokazano, bardzo ciekawe to było i, i smutne bardzo, bo, bo, bo bardzo lubiłem tą rolę i jej śmierć rzeczywiście mnie tak bardzo poruszyła. Tak, to ja się zgadzam z tym, co powiedzieliście w większości. Dodam od siebie, że chciałbym, żeby może Oscary za rok wreszcie się zdecydowały, czym chcą być do końca. Że jeżeli widać, że tam nie wychodzą te rzeczy, to wchodzenie w politykę jest takie bardzo dziwne, że tam jest masa tej hipokryzji, która wychodzi bardzo często. No mówię, to jest tak dziwny miks dla mnie był w tym roku, i zresztą co roku jest. Jeszcze z tym Kimelem, który wrócił, zgadzam się, że ten występ na początku był absolutnie żenujący. To takie zaczepianie tych ludzi, to takie dziwne Jada Hirsha. Miałem bardzo wrażenie, że to były te momenty, kiedy ci ludzie bardzo nie chcieli tam być. I liczę na to, że za rok, tak już właśnie, pomijając same nagrody. Bo tak, ten kolejny sezon to się rzeczywiście ciekawie. Mam nadzieję, że te filmy. Bo prawda jest taka, że trochę kolejny, każdy kolejny sezon się zapowiada ciekawie, a potem się okazuje, że połowa <laughs> filmów wypada. Przypominam, że rok temu jeszcze niektórzy myśleli, że Dot Wary Darling będzie miał szansę, że może Amsterdam <laughs> będzie miał szansę tak. i skończyło się to jak się skończyło. Może akurat lepiej patrząc na poziom tych filmów, ale kończąc, chciałbym, żeby te Oscary były takie bardziej wiedziały czym chcą być i żeby. No nie było tych takich najbardziej żenujących momentów już. Macie tak. coś jeszcze do dodania o Oscarach? Czy to tyle? Myślę, że to tyle. To tyle. W takim razie bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie tego podcastu i wszystkich innych w naszym cyklu Oscarowym. Ja nazywam się Stanisław Sobczyk, a ze mną byli Maciej Kujawski i Filip Mańka.